Hej, siemaneczko wam wszystkim ludziska, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na konkursie, gdzie do wygrania jest jeden z egzemplarzy gierki Quern wydanej przez Techland w wersji polskiej w nowej serii Dobra Gra Plus. Słuchajcie, jest to pierwszoosobowa przygodówka nawiązująca do takich tytułów jak Myst, podobna do Abduction, czyli mamy tutaj widok z pierwszej osoby, akurat w tym przypadku eksplorujemy wyspę w celu poznania jej przeszłości oraz tajemnic związanych z jej przeszłością. Tytuł ich zapowiada się ciekawie. Na razie nie zapowiadam nagrywania let's playa z tego tytułu, ponieważ mam już plany na swój kanał z nowych serii. Nie chciałbym tego zmieniać, ponieważ mam nadzieję, że wy będziecie zadowoleni, ja będę zadowolony z tych tytułów. No a w grudniu, kiedy będzie więcej wolnego, no to może wtedy ogramy sobie Quern. Słuchajcie, dość długo myślałem nad zadaniem konkursowym. Z racji tego, że gra polega na eksploracji, postanowiłem też, że zadanie będzie polegało na eksploracji lokacji. Ale do tego celu będzie wam potrzebny internet. Mam nadzieję, że każdy z was ma. Jak nie w telefonie, to w domu. Jak nie w domu, to w telefonie. Chodzi tutaj m.in. o dostęp do Google Maps. Ale przejdźmy od razu do zadania konkursowego, ponieważ tłumaczenia będzie naprawdę dość sporo. Na waszym ekranie pojawiła się mapka z 5 elementami oraz współrzędnymi geograficznymi, które musicie wyszukać w mapach Google. Zadanie konkursowe polega na tym, żebyście odgadli hasło. Dla ułatwienia powiem, że chodzi tutaj o imię i nazwisko oraz tytuł książki albo gry. Aczkolwiek nie było takie proste wyszukać na mapie idealnych słów odwzorowujących tytuł, dlatego są to tagi, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie i połączycie to w jedną całość i domyślicie się, o jaki tytuł chodzi. Na górze tych czarnych punkcików znajdują się ikonki, które powinniście wyszukać w mapie Google. Są mniej więcej one tak samo odwzorowane. Po lewej stronie znajduje się również podpowiedź. Jeżeli chodzi o pierwszą opcję, chodzi tutaj o pomnik. Czyli tak, przenosimy się do mapy Google, wpisujemy współrzędne geograficzne i przenosimy się do danej lokacji. Szukamy obiektu, który powinien odpowiadać za pomnik. Kiedy go znajdujemy, klikamy na niego i pojawia się pełna nazwa. Nas interesuje tak naprawdę tylko środkowe słowo, które oznaczone jest na mapie czerwonymi kreseczkami. Kiedy uda nam się odgadnąć pierwsze hasło, robimy tak samo z kolejnymi współrzędnymi geograficznymi. Może okazać się też tak, że na naszej mapie pojawia się kilka takich ikonek, ale musimy wskazać tą właściwą, dlatego po lewej stronie znajduje się podpowiedź. Przenosimy się w daną lokację klikając na pomarańczowego ludzika, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Przechodzimy na ulicę i musimy wtedy ją wyeksplorować. Szukamy podpowiedzi na witrynach sklepowych, banerach reklamowych. O, wierzcie mi, że naprawdę starałem się, żeby podpowiedź, która znajduje się po lewej stronie od ikonki, znajdowała się też pod wskazanym adresem. Jest też element na naszej mapie z lupą oraz obrazem. Nie chodzi tutaj, żebyście szukali na mapach Google, ale chodzi o to, żebyście wyszukali obraz w wyszukiwarce Google. Czyli tak, wpisujemy sobie na przykład Van Gogh oraz datę powstania jakiegoś tam obrazu. Pojawiają nam się obrazy i musimy wskazać ten właściwy. Żeby było łatwiej, czerwone kreseczki nad tytułem odpowiadają liczbie literek danego tytułu obrazu. No i tyle, jeżeli chodzi o szczegóły konkursu. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę racjonalnie, aczkolwiek z tłumaczenia nie jestem dobry. W razie gdybyście mieli jakieś problemy, wbijajcie do mnie na Facebooka, wbijajcie do mnie na YouTube'a, piszcie wiadomości prywatne, chętnie wam pomogę, chętnie wytłumaczę, jeżeli nie wytłumaczyłem tego dość dobrze w tym filmiku. Oczywiście pod spodem w filmie, w opisie pojawią się szczegóły konkursu, na Facebooku pojawi się mapka ze szczegółami konkursu, tak więc nie musicie oglądać cały czas tego filmiku, przejdźcie sobie na tamte strony, zobaczcie, no i powinno być git. Na wasze zgłoszenia czekam dokładnie tydzień, dzisiaj jest wtorek, nie zdążyłem tego nagrać na poniedziałek, wybaczcie, ale naprawdę miałem taki zamęt, że no brak czasu, totalny brak czasu. Dlatego na wasze odpowiedzi czekam do wtorku przyszłego tygodnia. Swoje odpowiedzi przysyłajcie na adres przygodomaniakmałpa.hub.pl. Ja jestem też do waszej dyspozycji, jeżeli czegoś nie będziecie rozumieli, chcielibyście coś wiedzieć. Piszcie, piszcie, piszcie. No i to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych konkursikach, w kolejnych let's playach, no i w kolejnych filmikach krótkometrażowych. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Piona!